Vlogaski, vlogaski, człowiek kamera. Witajcie, jesteśmy kolejny dzień w Chiang Mai. Z racji tego, że obudziliśmy się około godziny 10, to stwierdziliśmy, że ogarniamy sobie słonie na pół dnia. W sensie jedziemy do sanktuarium słoni, tam będziemy się z nimi kąpać, karmić je, pielęgnować. I jest to miejsce, gdzie się na słoniach nie jeździ, nie męczy się tych zwierząt, a wręcz przeciwnie, pokazuje się, że słonie mogą być świętymi zwierzątkami. I stwierdziliśmy, że będziemy sobie zwiedzać i będziemy się kąpać ze słoniami. Zobaczymy, jak będzie z kamerą, bo wiem, że może być trochę problem, bo słonie to takie różne dziwne zwierzęki, które mogą zabrać coś, chociaż nie są kradziejami jak małpy podobno. Zobaczymy, jak wyjdzie i widzimy się na słoniach za chyba 10 minut. Nie, mamy pół godziny, zanim jeszcze przyjadą po nas transport, a później będziemy chyba 4 godzinki ze słoniami. Ja się jaram. Tomato, papaya! Tomato, papaya! How much? 23. 23 years old? Przesiedliśmy się z busiora na coś pomiędzy busem a tuktukiem. Zatrzymaliśmy się chuj wie gdzie, w jakiejś wiosce. Ale trzeba się trzymać, więc kończę. I robimy robotę. Banany dla słoni, bo słoń podobno dziennie potrafi zjeść około 400-300 kilo żarcia. Więc jak biorą was na wycieczkę, to zajeżdżacie na targ i możecie sobie kupić... O Jezus, jak trzęsie. I możecie sobie kupić banany, chyba po 40 batów za całą kiść. No i będziecie mogli nakarmić swoje słoniki. Bardzo fajnie. Kurwa, golfem bym tu nie wjechał. Ja korso bym się pchał. Miało. Tylko się trzymajcie, kurwa. To byśmy nie spadali, kurwa, stąd. Powiem wam, że bardzo fajna przygoda. Czekaj, o. Powiem wam, że bardzo fajne przygody taki wyjazd, bo... O, papa! Łapkę nam rozsypałem. Fajna przygoda, bardzo fajne widoki. Ten offroad jest trochę taki szalony. Ale... O kurwa! Liczyłem, że pojedzie prosto. Elefant sanktuarium. Jesteśmy. Po drobnych przebojach jesteśmy w elefancim sanktuarium. Wychodzimy? Będziemy jeszcze ciąć, bo widocznie słonie nie wcinają całych bananów. In your back, okay? Yeah. But later we gonna carry the banana and feed elephant, huh? Po 3 sztuki. Miśkom. Po 3. Elephant, they can, you can hold like this and then give to the elephant.
Okay. And then like elephant, this. They use the trunk. Yeah, they use the trunk and then grab and then they put in their mouth. Okay. Okay. Or another way, you say bone bone. Bone bone. When you see the elephant and you say to the elephant bone 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 bone, and then elephant gonna open the mouth. Okay. When elephant open the mouth, you can put banana directly. No, you put on the side. Okay. Yeah, you put on the side and then elephant gonna. Okay. Yeah, gonna eat. Okay. Can he eat the hand? They eat the hand? No, no, they don't eat the hand. But you don't put your hand too deep inside. Okay. Yeah, okay. Just on the side. On the side. You can try. Yeah. Okay. Okay, it will be fun. Yeah. It sounds like they fun. They eat banana, they eat sugar cane, they eat watermelon. Okay. They eat vegetable, grass and bamboo. So it's healthy. Except meat, no meat. Okay. Elephant, they don't eat meat, they don't eat chicken. Yeah. And they eat all day okay. long. And until 11 o'clock, until midnight, that elephant they eat. Okay. And they wake up early. Okay, like so they eat the whole day. The whole day, yeah. they're smart and they know what they can eat. What time is okay? Yeah, and what and what they like, they're gonna walking around and look for. Okay. So I have. Raki. Dostaliśmy, bo ja też mądry, kurwa, w białej koszulce na karmienie słoni. Dostaliśmy koszulki, je się zmienia później, żeby być czyściutkim. Trzeba wziąć ze sobą klapeczki, kąpielóweczki, ręczniczek, żeby być tam w miarę też czystym, bo będziemy pewnie w błotku się grzebać. So maybe you go first and you will show the way. Co home? Tomato, papaya! Tomato, papaya! One name tomato. Tomato? Another one name papaya. Papaya. This is tomato coming. Papaya is up there. Huh? Czekaj, komu mówisz wywołać? Bum bum. Om nom nom nom. Słoniku. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Papaya. 23 years old. How much? 23. 23 years old? Tomato, 31. Whoa. Słonik. Weź karm, co? Bo on mnie będzie chciał ten. Będzie mnie atakował banany. Mówię, że poczuł banany. Banana! Oh, elephant kaka! Elephant pupu! This is a souvenir home. Work all year round, or all day long. Then when no people don't ride in them, they can do what they like. Okej, ciekawostka. W ogóle słonie żyją około 100 lat i są przekazywane tutaj w Tajlandii z rodziny na rodzinę. I każdy się nimi opiekuje i starał się je przekazywać. Minus jest taki, że strasznie dużo to kosztuje, bo jak sami widzicie, takie miśki jedzą bardzo dużo, tak jak mówiłem, około 300 kg. No i strasznie to kosztowne i gość mówił, że może nam je oddać, bo trzeba je karmić, ale z drugiej strony też mówi, że potrzebuje dużo kasy, żeby to trochę bardziej rozkręcić i mieć jakichś sponsorów na to chociaż. A szkoda, fajne żuki. A miesięczne utrzymanie słonia kosztuje około 40-50 tysięcy batów. Kurde, z 4 koła gdzieś, mega dużo kasy. No i wiecie, jak nie ma turystów, no to i słonie głodują. A tutaj żywią się wszystkimi małymi, drobnymi bambusami, liśćmi, jak nie mają bananów. Dlatego oni namawiają, żeby po prostu kupować te banany i wtedy je nimi karmić. I słoń jest wtedy bardzo zadowolony, my jesteśmy zadowoleni, bo możemy je pokarmić i możemy się nimi poopiekować. A tu słyszycie pewnie, jak trawę jedzą.
biedne słoniki. Nie karmią. Water. 160 litrów dziennie piję, kurwa. A ja tyle wody zużywam w domu. Przed chwilką kąpałem się ze słoniami, myłem, karmiłem. Nie mówcie, że jestem złym człowiekiem. Fajne, wdzięczne zwierzątka. Odwdzięczają się wszystkim. To my je umyliśmy, a one znowu się błotem kąpią. Patrzcie, drapie się. Patrzcie, jaki mądry słoń. I wpływy pasło. Wyszliśmy z dżungli od słoni, wracamy do auta, ale bardzo fajna, nie tyle rozrywka, co zobaczenie tego, jak te zwierzaki żyją, jak się odżywiają, co robią i wszystkie inne rzeczy z tym związane. Mega mi się podobało i jakoś mnie tak trochę ruszyło, żeby może filmik zmontować dla tego gościa, żeby miał jako promkę, bo faktycznie te zwierzęta nie dojadają, są głodomorami strasznymi, żrą bardzo dużo. A mówił, że strasznie dużo jest takich tutaj. Oni chcą ratować te wszystkie słonie. No i często giną. Jeszcze mają problemy z różnymi porami roku. W sensie, że dużo deszczu jest, woda się podnosi. Małe giną przez to. Dużo skomplikowanych tematów. A słonie są bardzo wdzięcznymi zwierzętami, żyją długo. Zmęczyłem się. Żyją długo i są fajnymi zwierzętami ogólnie. Jak mi coś przyjdzie jeszcze na myśl, chwilę odpocznę i oddechnę, to dogram wam coś jeszcze.
To jest ten. Jak ten Hugo chyba, nie? Tak. Hugo, w kręgu prawo. Dotarliśmy. Prowadził Krzysztof Kołowczyc.